Tę twarz znają telewidzowie w całej Polsce. Chyba wszystko już było, także w temacie miłość. Marzena Kipiel-Sztuka to aktorka od lat związana z serialem Świat według Kiepskich. Te odcinki kręcimy w taki przedziwny sposób, który jest dobry dla produkcji, wygodniejszy, bo nie kręcimy linearnie, kiedy dostajemy na przykład na sesję zdjęciową 15 odcinków, to nie kręcimy pierwszego od deski do deski, tylko kręcimy tak zwanymi obiektami. Popularna Halinka Kiepska z okazji Dnia Kobiet odwiedziła Jeziorany. Pani Marzeno, od serialu chciałbym zacząć, bo chyba trudno uciec od Świata według Kiepskich, rozmawiając z Panią właśnie. Jest trochę tak, że on cieszy się dużą popularnością, między innymi dlatego, że no, Polak śmieje się troszkę z samego siebie, może przedstawionego trochę w krzywym zwierciadle, ale jednak... Absolutnie tak. Ja myślę, że te osoby, które oglądają serial, które serdecznie oczywiście pozdrawiam, jeżeli śmieją się z tego, to znaczy, że mamy jeszcze jako Polacy, nie jesteśmy zawzięci i mamy to poczucie humoru, dystans do siebie. To jest serial i myślę, że cieszy się taką fenomenalną popularnością. To już 9. rok emisji. Produkcja zaczęła się 20 kilo lat temu. Jest trochę tak, że z sezonu na sezon, z roku na rok widza jest trudniej w pewien sposób rozśmieszyć? Czy jest to pewna stała, którą utrzymujecie? Jest jakby stała grupa tych widzów, a poza tym ogląda nas już, proszę Państwa, trzecie pokolenie. To jest nieprawdopodobne, także polecam oglądanie, natomiast nie polecam uczenia się od Fertka na przykład języka polskiego. Proszę bardziej na Halinę popatrzeć. Proszę jeszcze powiedzieć, jaki sygnał zwrotny dociera do Pani podczas takich spotkań, jak to dzisiejsze? Trochę mniejsza miejscowość, wierni fani, podejrzewam, również na publiczności. Co oni mówią w rozmowie z Panią? No, to cudowne rzeczy, że jestem młodsza, że jestem ładniejsza. Ile, dlaczego z tym jołopem tyle wytrzymuję? To ja panom odpowiadam, czy w pośredniaku już byli, a Halinę, za wszystkie Haliny trzymam kciuki. Aktorka opowiadała publiczności o początkach swojej kariery, wyzwaniach związanych z zawodem i latach spędzonych na planie Świata według Kiepskich. W każdym razie pojechałam do Wrocławia na casting. Na casting, czyli na konkurs do roli. Do roli w jakimś tam serialu, ale serialu pierwszej polskiej komercyjnej telewizji. Wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców Jezioran. Ja chodzę prawie że na każdą imprezę, która jest organizowana przez Miejski Ośrodek Kultury i uważam, że trzeba z kulturą żyć na co dzień. Chciałam ją zobaczyć, jak ona wygląda na żywo, a poza tym uwielbiam ją w tej roli żony Kiepskiego. Wizyta Marzeny Kipiel-Sztuki to część cyklu spotkania z kulturą w Jezioranach. Mieszkańcy bardzo chętnie spotykają się ze znanymi postaciami, aktorami, twórcami. Widzą, że to są tak naprawdę normalni ludzie, którzy mogliby być ich sąsiadami, przyjaciółmi, znajomymi. Tylko jakby ten ekran powoduje, że ta odległość jest większa. Organizatorom zależy, by do Jezioran przybywały wyjątkowe postacie polskiego showbiznesu. W poprzedniej edycji wydarzenia w Miejskim Ośrodku Kultury gościła Teresa Lipowska. Pośredniego byłeś, to jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv